Hej, hej kochani! Witam Was, tu Wasza mistyczka z prognozą dla panien i kawalerów Na październik 2021 sprawdzimy sobie jak będzie wyglądała Wasza energetyka To co tak czuję na ten moment to... Teraz tak usłyszałam... pij gorzką herbatę, że picie gorzkiej herbaty to i jest jakby tak zalecane coś dobrego, ale to oczywiście jest metafora to nie znaczy, że jak lubicie słodką to macie pić gorzką, bo ja na przykład nie lubię gorzkiej no teraz tak słyszę, że to jakieś słodkie paskudztwo to co słodkie to takie jakieś yy, tak klei tak cię okleja, tak cię zniewala tak próbuje, właśnie przesłodzenie mówi się też o ludziach, że są słodko mm, 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 rozumiecie Zobaczymy, czym będzie ta słodycz, która nie jest dobra, bo jakaś taka gorzka herbatka byłaby czymś lepszym. Yy, o co tu chodzi? Pamiętajcie, że, że jasnosłyszenie, jasnowidzenie jest zwykle symboliczne, to, to rzadko kiedy jest tak jeden na jeden, dlatego ja to sprawdzam zawsze. Dlaczego ta gorzka herbatka będzie czymś lepszym? Może inaczej. Czym będzie ta słodycz niepożądana? Właśnie. O, w ten sposób. Słodycz. Czym jest ta słodycz? Odwróconą siódemką denarów. A widzicie, i to wiele tłumaczy. Takim układem niewolniczym jest ta słodycz. Słodycz, wiecie co? Albo samooszukiwania się, że coś przyjdzie, a nie przychodzi. I, i, i trzeba tę gorycz wypić. Gorycz trzeba wypić. Nie słodzić sobie, nie słodzić innym. Bo to, co gorzkie, jest prawdziwe. A, a, a czym jest ta gorycz? Jakimś niespełnieniem. Bo tutaj czekamy na owoce pracy w siódemce. Dość długo. I nie, nie możemy się doczekać, nie? Nie doczekamy się zwrotu. Czego? Czasu, energii, pieniędzy, zaangażowania, coś włożyliście w coś, w kogoś, zainwestowaliście swój czas. I tu mamy próba słodzenia, czyli być może ulegania jakiejś takiej wizji, że te żniwa będą obfite, podczas gdy mamy gorycz. Czyli, ale wypić tą gorzką herbatkę, właśnie wypić tą gorzką herbatkę, do dna ją wypić. A skoro tak, to znaczy, że tutaj nie ma sensu czekać na ten zwrot, bo on nie nastąpi, tak? Siódemka denarów w odwrocie mówi właśnie o takiej jakiejś nietrafionej inwestycji w człowieka, w przedsięwzięcie, w włożenie w coś pieniędzy i, i, i zwyczajnie się nie opłaciło. I, I długo się tu czeka, bo wszystkie siódemki mówią o takim oczekiwaniu, takim bez sensu już, bo. Mamy tutaj y, po prostu energię braku równowagi albo materialnej, albo y, w ogóle. Y, słuchajcie, tu szwankuje świadomość wartości, czyli y, coś, co wydawało się wartościowe, tym nie jest. Albo Wy jesteście niedoceniani też, bo to jest karta znaków ziemskich, więc tu też jest brak prestiżu, y, brak fascynacji tą osobą, tym człowiekiem. Więc może być brak tego zaangażowania, albo taka praca, która nie daje radości i satysfakcji, bo y, po prostu nie ma jakichś konkretnych, namacalnych rezultatów. Jakby nie było tej pozycji odwróconej, herbatkę trzeba wypić gorzką do dna. Nie przesładzać, nie dosładzać. Są złe, nie, złe wyniki w pracy? Przyjrzyj się, dlaczego. Y, są złe wyniki w, w, w kontekście. Y, po prostu jakiejś relacji, przyjrzyj się, bo tu nie ma przepisu na udane rzeczy. Tu nie ma przepisu, tu nie ma co cukru dosypywać. Nie dosypujcie cukru, ani nie dajcie sobie tego cukru dosypać, bo tak naprawdę tu widać, że jakaś obietnica jest niespełniona. Macie do czynienia z obietnicą niespełnioną. Macie tutaj hmm, może zagrożenie nawet niskim poczuciem własnej wartości, właśnie dlatego, że uwyk uwykłaliście się w jakąś sytuację w coś bardzo wierzyliście. Że to wypali, a widać, że nie. No i tyle. I trzeba się z tym pogodzić, kochani, i wypić tę gorzką herbatkę. No, chciałam doprecyzować, bo tak usłyszałam. Więc nie czekajcie już na to. Nie ma co na to czekać, czymkolwiek to jest. Patrzmy teraz, kochani, październik 2021. Twoja energia, jak cię widzą, tak cię piszą. W dodatku, jakim tu będziesz człowiekiem, kim jesteś, jak się pokazujesz światu. Na październik 2021. Wychodzisz tu w energii króla buław, czyli jeśli jesteś kobietą, to nosisz spodnie, jesteś szefem przedsiębiorczym i dynamicznym, jeśli jesteś mężczyzną, to w sumie tak samo. Po Twojej stronie jest sprawiedliwość. Trochę on jest taki niecierpliwy, chciałby szybciej coś, no ale tym bardziej nie ma na co czekać, bo strata czasu. Szybki, popędliwy, niecierpliwy, ale sprawiedliwy ale sprawiedliwy. No i tak tutaj się światu pokazujesz. Charyzmatycznie po prostu, bo Król Buław jest osobą y, przedsiębiorczą, bardzo taką charyzmatyczną. On wie czego chce. Wie czego chce. A skoro wie czego chce, to zwykle nie błądzi. Y, Król Mieczy to na przykład tak trochę odstrasza, jest taki oschły, a ten nie. On ma sporo ciepła, bo to jest przecież <laughs> karty pospadały. Bo tu jest ogień, więc jest też ciepełko. Jest taka energia, która mówi o, taki, o takim organizowaniu też życia innym ludziom. Ja nie wiem, czy to dobre, czy to, czy to niedobre, ale generalnie karta w pozycji prostej zapowiada taką troskę o innych ludzi. Ten król jest takim ojcem. Ojcem. On jest takim ojcem dla wszystkich. To jest taki ojciec, szef, przełożony, przedsiębiorca, prawnik, sędzia. Czasami kimś takim jesteś, sprawiedliwym sędzią na pewno jesteś też. Tam, gdzie trzeba o czymś rozstrzygać. Myślę, że przypływ energii masz tu dosyć duży. Jesteś taką osobą energiczną, idealistyczną. Podejmujesz błyskawiczne decyzje, więc, więc na przykład tu, jeżeli coś długo już trwa i jest nierozwojowe, no to podejmiesz yy, błyskawiczną decyzję, prawdopodobnie o zakończeniu yy, tego. Jesteś osobą taką gospodarną, umiesz zarządzać, jest to pozycja lidera, yy, cieszysz się takim szacunkiem w tym miesiącu poprzez mądrość i doświadczenie. I siły woli. I to właściwie w tym, w, w tym królu się to wszystko w pozycji prostej zawiera. Taki wielki, wielki yy, dynamizm, yy, bo yy, yy, to jest człowiek odpowiedzialny, więc jeśli ktoś przyjdzie po pomoc i protekcję, to ta osoba, jak powie, że tak będzie, to tak będzie. Natomiast gorzką herbatką jest coś innego. Yy, deklaracji bez pokrycia, tak? Czyli widzisz, yy, 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 yy. myślę, że się. Zawiodłeś, bądź zawiodłaś na kimś, to widać. Bo ty prezentujesz tutaj, że tak powiem, inną opcję zupełnie inną opcję, panno i kawalerze. Patrzmy dalej, czyli co płynie do ciebie z zewnątrz, wpływy z zewnątrz, ludzie, do, którzy do ciebie przyjdą, z czym, po co, czego od ciebie ch chcieć będą. Do panny przyjdę. <laughs> No, nie zazdroszczę, bo piątka mieczy w odwrocie jest energią brzydką, bardzo brzydką. Tu mamy kogoś sprawiedliwego, uczciwego, charyzmatycznego, a tu przychodzi odwrócona piątka mieczy, która jest skonfliktowana albo sama ze sobą, albo z innymi, albo z tobą tutaj w jakimś konflikcie jest, czy wchodzić będzie. No bo ta energia nie jest, nie jest przyjemna, zdecydowanie nie jest energią przyjemną, to jest energia chaosu, energia braku uporządkowania, energia taka wojenna, prawda? Wojenna. No, piątka mieczy w odwrocie mówi o konflikcie, o kłótliwości, o zdradzie, o oszustwach, różnego rodzaju manipulacjach. Ha oh, ho, 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 no ciężko, ciężko, pan, ciężko. Brzydka karta, jedna z gorszych mieczowych, która mówi o tym, że yy, ktoś będzie chciał yy, nadszarpnąć Twoim autorytetem. To jest taki paskud czy paskuda, która przychodzi i mówi tak. Yy, on taki charyzmatyczny, akurat ja mu pokażę, a ja obnażę jego słabości. Będzie cię ta osoba umniejszać. będzie To znaczy, nie dasz się tu widać, Twoją pozycję. Będzie próbowała cię ta osoba umniejszać. Mamy tutaj y, 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 takie raniące słowa: ktoś tu przychodzi, żeby zranić, albo żeby skompromitować, albo żeby cię ośmieszyć, bo tego od ciebie chce, albo to chce ci zrobić: narazić cię na jakiś wstyd, albo, ci, albo po prostu wejść w konflikt. Głównie tu chodzi o, o takie ośmieszenie, y, takie energie intrygi, nie? bądź jakieś hańby ktoś tu upiera się przy swoich błędnych decyzjach, nie umie zweryfikować własnego sposobu myślenia, więc w otoczeniu masz ludzi impregnowanych na argumenty, oni po prostu są tu niereformowani, bo oni nie weryfikują własnego myślenia, tu jest ktoś, kto się przyzwyczaił do barier i uprzedzeń i po prostu nie przyzna się do błędów i nie dokona korekty, nie dokona. No, i coś takiego tu masz. To albo przyjdzie, albo wcale nie przyjdzie, bo jak się nie potrafi też przyznać do błędu, to może wcale nie przyjdzie, tylko się gdzieś schowa. A jeżeli przyjdzie, to tylko po to, żeby się jeszcze bardziej pokłócić, albo żeby cię obrazić, albo narazić na jakiś konflikt, bądź, bądź, bądź ośmieszyć, nie? No dobra, ale brzydka energia. Zobaczymy dlaczego. Skąd ta brzydka energia? Dlaczego ten człowiek, bądź ci ludzie taką energię w sobie, w stosunku do ciebie tu mają. O co tu chodzi? Bo prowadzą podwójne życie i mogą ci słodzić, ale tak naprawdę gorzką herbatkę wypijesz, jeśli już nie wypiłaś, nie wypiłaś, bo tu mamy niemoralność po stronie tych osób, mamy prowadzenie podwójnego życia, czyli oszukują, 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 oszukują dlatego że tutaj po prostu jest taka energetyka. Yy, bardzo tutaj mijania się z prawdą, yy, i też dlatego być może, że rozchodzą się Wasze ścieżki. Może Panny ścieżki z kimś się tutaj rozchodzą, bo tu Wasze ścieżki się rozchodzą, widać, tak? Yy, każdy idzie swoją drogą, i może nie wiem, czy ta osoba to yy, zrozumie w październiku, że te Wasze drogi się yy, już rozeszły albo się właśnie rozchodzą. Trudno powiedzieć. Bo tu może być dużo scenariuszy, natomiast generalnie albo jest podwójność życia, albo jest jakaś inna alternatywa, albo po prostu wasze drogi się rozchodzą i jest świadomość tej osoby, albo ta osoba tak wybrała i tutaj jest w jakimś konflikcie z wami, bo uznała, że te drogi muszą się rozejść. Ale też ja zapytałam troszeczkę inaczej, prawda? Z czego wynika postawa tej osoby, że jest tak nieprzychylnie do was nastawiona? No, wynika właśnie z, tego, z tej podwójności, braku moralności, z wahań, nieuczciwości albo po prostu yy, może być jeszcze taka opcja kilku relacji. Że ta osoba w piątce, tu jest często za dużo ludzi, jest w kilku różnych rola, relacjach, tak zwanych romantycznych. Tu mamy więcej niż jedno pożądanie, mo, moja droga panno, więc wiesz, yy, tu po prostu może ta osoba mieć jeszcze kogoś poza tobą. Może być tu impas spowodowany yy, yy, niezdecydowaniem jakimś. I mamy tu rozpad i rozłąkę często, więc yy, o co tu chodzi? Yy, do rozpadu jakiegoś doszło, do, roz, do rozstania yy, być może. A jeśli nie, to jest bardzo możliwe, że jakaś nieuczciwość, niewierność zdrada, bo tu jedna ze stron jest nieszczera, może mieć po prostu yy, romans jakiś. I yy, nie ma innego wyjścia jak pójście własnymi ścieżkami, bo naprawdę yy, tutaj trzeba by no, czegoś nowego spróbować, droga Panno. Więc nie ma się co na przykład upierać przy jakiejś yy, relacji, nie? Bo tu widać jakieś oszustwo. Widać, widać. Ktoś tu ma jakiś romans na boku, nie jest z Tobą szczery. Jeśli nie wiesz, tak mi to wygląda. A gdyby nie chodziło o to, to generalnie mamy takie wbijanie noża w plecy, taką niechęć, która jest spowodowana po prostu podwójnymi standardami życia, najogólniej i to już zostawmy. A dlaczego zostawmy? Bo tutaj nie ma sensu tego ciągnąć odwróconej siódemce monet. Tuż tu jest powiedziane yy, to jest układ niewolniczy. A układ niewolniczy polega na tym, że tu ktoś wciąż jest dla tej yy, jednej strony, a ta druga strona i tak tego nie doceni, nie? I ci tego nie odda. Wyzwanie miesiąca, październik 2021, panna, wyzwanie, wyzwanie miesiąca, października, wyzwanie. To jest wyzwanie, jak najprawdopodobniej na nie odpowiesz. Mhm. Wyzwaniem jest to jakaś większa widoczność bądź sukces, nowy etap, w który trzeba wejść, pokazać się nie, z nieco innej strony i po prostu sięgać po te sukcesy. Sukces jakiś i materialny, bądź jakikolwiek inny może być tu wyzwaniem. Rozpoczęcie czegoś nowego, przełamanie w sobie jakichś oporów. Trudność będzie. Widzę, że będzie trudność, bo ósemka kielichów w odwrocie nie chce odpuścić za bardzo. Nie chcę za bardzo odpuścić. Czy to jest dobra reakcja na wyzwanie? Hmm. Niekoniecznie. Gdyby chodziło o powrót kogoś z przeszłości, kto nie rokuje, to odpowiedź jest yy, tu już nieco lepsza. Tu już nie chcemy wchodzić dwa razy do tej samej wody. Prawdopodobnie wtedy tej osoby z przeszłości nie przyjmiecie, bo jest taka ewentualność powrotu, która może być wyzwaniem, ale jaki to byłby powrót, jeżeli tutaj mamy energię podwójnych standardów czyli wraca, mówi, wracam, podziwiaj mnie znowu. A ty powiesz, nie, nie, ja dziękuję, do widzenia. Wtedy bym powiedziała, chyba to jest poprawna decyzja. Natomiast wyzwanie może być też coś innego: większa widoczność, reklama, marketing, pokazywanie się w świetle, tak? Może być tutaj taka, yy, taka energia, sięgnij po sukces. Masz tę energię, która sprzyja temu, yy, ale w odpowiedzi, yy, tutaj mamy. Yy, Pewne takie, takie poblokowanie. Nie po wszystko sięgniesz. Nie po wszystko sięgniesz albo nie ze wszystkim się rozstaniesz. Dlatego, że ósemka kielichów odwroczy mówi o pewnych jeszcze takich furteczkach, które panna na wszelki wypadek chce sobie zostawić. Wiesz, co w tym układzie? To chyba nie jest za dobre. Chyba jednak nie. Przemyśl, czy warto to robić. Jeszcze mieć te niektóre drzwi pozamykane, bo często tutaj się mówi: Ja nie palę wszystkich mostów za sobą. Zrywam pewne mosty, ale ym, po prostu nie palę ich za sobą, tak? Ym, jeszcze sobie tutaj zostawiam jakąś furtka. No i tu właściwie, wiesz co? Chyba to nie jest y, dobre wyjście, ale widać, że y, jakoś tak tutaj y, może być chęć jeszcze wejścia dwa razy do tej samej wody. Y, ósemka kielichów w odwrocie mówi o takim smutku spowodowanym brakiem miłości, nie? Więc ja tu widzę tak nawet gdyby tu ktoś miał wrócić to to i tak chyba na krótko po prostu y, ty tej miłości nie czujesz czyjejś masz takie wrażenie, że że tu mm, nie można planować na długi czas że, że może być coś na krótko na trochę mogą być tu też kłopoty rodzinne na tle materialnym generalnie jest też tak powiedziane mm, że tu po prostu Masz wrażenie tak, jakbyś jakąś bliską osobę straciła bądź stracił. Po prostu widzę, że możesz tak się buntować przeciwko sytuacji, której nie ma sensu się buntować. Zwyczajnie. Tutaj mam za dużo uczuć i emocji. Takie jest powiedziane, że jeszcze jakoś mimo wszystko gonisz za iluzjami w tej miłości. A tą iluzją jest to, że jak się słucha głosu serca, to zawsze powinno być dobrze. Nie w tym przypadku. Nie w tym przypadku. Albo serduszko ci źle podpowiada, albo jeżeli nie, no to po prostu nie ma tej wzajemności. No, po prostu jej nie ma. Nie ma, nie ma. I tutaj yy, na siłę do miłości się nikogo nie zmusi. Mamy tu energię oczyszczania się. Z tym, że tu mamy niepełne oczyszczanie. Trzeba by się oczyścić z tej energii. A ty nie bardzo teraz y, możesz bądź chcesz, trzeba się tu zatroszczyć o własną osobę. Tu masz też powiedziane, zatroszcz się o własną osobę. To jest też wyzwanie kolejne. Y, a żeby to zrobić, y, tutaj nie można być skłonnym do zbyt daleko idących kompromisów i ustępstw. Y, myślę, że to może być dla Ciebie trudne bo ta weryfikacja yy, tej energii, zwłaszcza uczucowej, będzie wymagała od Ciebie yy, odcięcia wszystkiego. Naprawdę wszystkiego. Yy, definitywnego odcięcia się, czyli takiego yy, po prostu pozamykania tych furtek. A widzę, że jeszcze coś będziesz tu próbowała, próbował sobie zostawić, tak na wszelki wypadek. I nie jest to dobre. Od razu mówię, że nie jest to dobre, bo masz do czynienia z jakąś podwójnością czy jegoś życia. I nie warto tej energii ufać, nie warto. Przestrogę masz, co zrobisz, nie wiem. Patrzmy dalej, czyli co dobrego do panny przyjdzie w tym miesiącu. Co dobrego panienko przyjdzie do ciebie w tym miesiącu? Panno i kawalerze, październik 2021, co dobrego przychodzi do panny w miesiącu październiku? To co dobre, to jest to, czyli siódemka yy, kielichów. Medytacja, wizualizacja. Po prostu trzeba mieć marzenia, które mogą się spełnić. Król Buław ma tę siłę sprawczą do spełniania tych marzeń. Yy, tu mamy yy, dużo różnych opcji i możliwości. W siódemce jest w czym wybierać. Dużo opcji i możliwości. A nade wszystko jest to taka energia medytacyjno-wizualizacyjna: czyli na pewno warto tutaj medytować, wizualizować sobie, uprawiać sen progresywny, korzystać z pól podświadomości. Bo ta praca z energią duchową jest na plus, to jest bardzo bardzo dobrze tu jest to pokazane. Natomiast to co dobre, bo o dobre zapytałam, to jest jeszcze też wielość różnych opcji, że masz do wyboru naprawdę wiele różnych możliwości o takim ładunku emocjonalnym. Więc zobaczymy konkretnie o co tu chodzi, bo masz tutaj duże możliwości wyboru, ale w czym, czego? Zobaczymy czego. W czym będziesz mieć Wybór, bo masz duży wybór, w czym? W inspiracjach. Znowu tutaj mamy um, inspiracje, pomysły, dużo pomysłów, które warto wcielać w życie. Pomysły, inspiracje, kreatywność, takie działania, y, dużo wyobraźni. To jest właśnie znowu księżyc, podświadomość. Podświadomość, to ci wyjdzie na dobre. Masz niesamowitą wyobraźnię i intuicję w tym y, miesiącu. Bardzo, bardzo tutaj rozbudzoną, w związku z tym yy, wcielaj w życie te pomysły, staraj się nadać im jakąś bardziej realną yy, formę, bardziej realną, tak? Bo księżyc jest taki mało realny, on jest taki rozmyty. Natomiast yy, te pomysły są świetne, bo tu widać mamy takie yy, takie energie, które przyciągają uwagę. Tu mamy twórcze podejście. Księżyc w Lenormandzie zupełnie nie jest księżycem Starota. On mówi o czymś innym: o sławie, o popularności, o przychylnych opiniach innych ludzi, o wyjątkowych pochwałach, o prestiżu, o byciu zauważonym o tym mówi księżyc. I tu masz wiele możliwości zaistnienia w tym w gruncie rzeczy teatralnym bądź parapsychologicznym świecie. Yy, czyli widzę to w ten sposób, że te Twoje marzenia, ta wizualizacja, yy, używanie wyobraźni i kreatywności jest czymś niezwykle Ciebie budującym i yy, zwyczajnie yy, jest to coś, co będzie przyciągać uwagę. Yy, ewentualnie tutaj mamy jeszcze takie energię z pogranicza duchowego doradcy, jasnowidza psychiatrii yy, i napływu inspiracji w dziedzinie artystycznej. To wszystko na plus, to jest po Twojej stronie. Mamy tutaj sporo takich energii uwodzenia, też. Uwodzenia. Tu może, tu mogą być takie energie, które cię uwodzić będą. Do panny mogą przychodzić, ale one są takie mało określone. W temacie miłości to chyba nie mam tu najlepszych wiadomości, bo tu jest dużo po prostu takich osób, które poszukują miłości, przychodzą do ciebie. Tak trochę, ja wiem, pozawracać głowę, bo tu mamy takie uwodzenie, perswazję, pokusy, ale jeszcze nic konkretnego, nie? Bardziej na to dobre to ja czuję takie, takie działania, no, co, to co mówiłam wcześniej, bardzo takie kreatywne i wykorzystanie swoich zdolności niezwykłego rozeznania się w ludzkich charakterach, bo tutaj jesteś empatą, rozumiesz, rozumiesz, bardzo wiele rozumiesz i zrozumiesz. I z tego zrobisz użytek, bo to dobre. Dobrze. Patrzmy dalej. Czyli twoje nadzieje i obawy w miesiącu październiku. Październik 2021. Nadzieje i obawy. Jakie panna będzie miała. To. No ma panna tutaj nadzieję na dwa kielichy. Nie? To widać. No na miłość. Na podpisanie umowy. Na dobre relacje z ludźmi. Na pojednanie. Na wybaczenie. Yy, na przyjazną atmosferę. W ogóle w pracy i poza pracą. Na to jest... Nadzieja. Na to panna będzie miała niewątpliwie nadzieję. Mhm. Na to będziesz panno, miała nadzieję. Yy, I czy ta nadzieja ma podstawy, czy ta nadzieja się spełni? Od razu tutaj zapytam. Dwoistość, dualizm, dualizm, dualizm. Ktoś tutaj prowadzi podwójne życie, ty masz nadzieję, ale cały czas mamy podwójność. A Powiedziałabym, że trudno tu może być, bo tu mamy jakąś izolację, mamy tutaj energię rozdzielające i no może być tutaj trudno. Może być tutaj trudno, żeby ta nadzieja się tutaj spełniła. Dlaczego? Bo zwykle tutaj ktoś jeszcze kogoś ma. Po cały czas tutaj pan nie próbuje wytłumaczyć, że panna w jakiejś relacji najprawdopodobniej nie jest sama. Że ta obiekt westchni kogoś ma. No więc, yy, siłą rzeczy, jakie tu można mieć nadzieje, nie? Yy, inna rzecz, jaka tu została jeszcze pokazana, to taka, że mamy tutaj dwa przeciwieństwa, czyli po prostu, wiesz co, yy, może być to jakiś konflikt interesów najzwyczajniej między tobą i drugą osobą, tak? Yy, oczywiście tu może być randka, randki nie wykluczam. Bo tu jest wielość propozycji. Do randki może dojść. Do randki może dojść. Do jakiegoś oczarowania drugą osobą. Nie wykluczam. Nie wykluczam. Ale póki co nic więcej. O jakiejś wielkiej miłości to chyba bym tutaj nie, nie mówiła. Nie. Patrzmy dalej, czyli. Przyczyna zdarzeń miesiąca. Przyczyna zdarzeń miesiąca, października. To, co się w październiku wydarzy, tak? Przyczyna zdarzeń miesiąca, poproszę. Przyczynie zdarzeń jest trójka buław. Dystans, oddalenie, podróż bądź. Yy... Jakiś długoterminowy plan ym, i znowu oczekiwanie w tym porcie. Tylko już mówiłam, że czekanie yy, się tutaj totalnie nie, o, nie opłaca, Pannie, nie. Yy, trójka była też, mówi, stoję w tym porcie i czekam na nadpływający statek, bo znowu to, co było wcześniej, została w to włożona jakaś energia. No i teraz czekam, czekam i tak sobie czekam. Yy, Trójka buław tutaj sugeruje, że mamy do czynienia po prostu z taką energią zainwestowania czegoś. To jest karta brama, która mówi o takiej jasnej, świetlanej przyszłości. Stoimy w, ty, w tym porcie, jakaś brama została otwarta. No tylko właśnie. Tylko właśnie co z tego? Ano, może to, że trzeba zrobić weryfikację tych, tych opcji, bo jest dużo możliwości, i spośród tych kielichów wybrać może nie ten, który ma kieruje się jakąś podwójnością, tylko jakiś inny lepszy wariant, skoro tyle jest tych możliwości. Zdecydowanie za długo się tu w tym porcie stoi. Tej trójcy buław już trochę za długo się stoi. Coś może trwać tu od miesięcy, jeśli nie od lat. To już po prostu jest to energia, która też wyczerpuje w jakimś sensie. Macie tu, kochane panny, powiedziane, że trzeba by mądrze rozważyć wszystkie za i przeciw. I zresztą w tej przyczynie to macie, ja myślę, że wy już rozważyłyście wszystkie za i przeciw, już to zrobiłyście, już rozważyłyście te wszystkie za i przeciw, po to, żeby tutaj yy, 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 chyba z czegoś zrezygnować, bo. Yy, tu naj, na, najprawdopodobniej yy, jest taka energia hmm, wyznaczenia sobie jakiegoś celu, nie? Jakiś cel tutaj panna sobie wyznaczyła, rozważyła wszystkie za i przeciw. Ale brakuje tej czwartej buławy, czyli brakuje konstrukcji. Nie ma to konkretnej formy. Mgłę widzę, mgłę, mgłę, jest mgła. Tu nie ma konkretnego kształtu. Tu jest dopiero zapowiedź niby czegoś: nawiązania jakiegoś kontaktu, coś takiego. Ale zapowiedź. Tu nie ma konkretnej formy. Nie ma, nie ma. I w związku z tym, że to nie ma konkretnej formy, tylko jest takim. Czekanie, to stąd te energie, które się tu w październiku pojawiają, po prostu. Mhm. Dobrze, kochani. Bilans miesiąca października. Z czym wychodzicie, panny? W jakiej energii wychodzicie? Jak miesiąc kończycie? I czy macie poczucie satysfakcji? Zobaczmy. Wychodzicie w energii odwróconego rycerza Buław, czyli no zdecydowanie tej satysfakcji nie ma. Wy jesteście w królu Buław, tak? A bilansujecie w odwróconym rycerzu Buław, czyli tutaj jest yy, jakieś rozczarowanie, widzę. Tu mamy implikacje międzynarodowe, mamy jakiś dystans pokazany, mamy tu jakiegoś lowelasika, który składa deklarację bez pokrycia, może to już się stało? Dlatego tu nie ma sensu na niego czekać. Mówię do kobiet panien: gdybyście miały ochotę jeszcze czekać, no to nie ma sensu. I bilans tego całego miesiąca rzeczywiście nie jest satysfakcjonujący, gdyby chodziło konkretnie o tę osobę, która nie jest wierna, nie jest uczciwa i tak sobie z kwiatka na kwiatek fruwa. To jest taka opcja. Inna opcja jest taka, że tutaj. Po prostu jakaś część ma ochotę na zmianę miejsca zamieszkania czy wyjazd, może wyjazd za granicę, może jakiś taki ten właśnie temat międzynarodowy. On tutaj się odwraca, czyli powiedziałabym, że coś tutaj może się opóźniać. Ta energia jest mało energiczna i mało zdecydowana. W związku z tym tu są opóźnienia. Zdecydowanie są opóźnienia jakiś tutaj, plan konkretnie związany z tą osobą. Może być baran, ale strzelec, nie musi być, to może być ktoś z zagranicy. Po prostu tutaj z tą osobą ten plan tutaj nie wypali w październiku, nie, nie wypali to na pewno. A druga rzecz, yy, mamy tutaj do czynienia yy, z taką energią męską, która niestety jest bardzo pozerska i snobistyczna. I yy, są tutaj też takie okoliczności, które plany krzyżują w związku z tym, jest tu mężczyzna, który na przykład chce zaimponować i może właśnie w tym miesiącu się ujawnić, yy, ale to jest ktoś, kto nadmiernie koncentruje się na sobie i tyle, koniec, kropka. I na tym tle mogą być sprzeczki i nieporozumienia. Yy, bilans yy, ogólnie powiedziałabym jakiś taki yy, mało kompatybilny z Twoją energią, bo Ty jesteś w królu buław, zobacz, a, a tu masz i to przez cały miesiąc, a Bilansujesz w takiej energii yy, kogoś, kto. nie liczy się z tobą zupełnie. Po prostu. Nie liczy się z tobą. Nie stanowisz dla tej osoby jakiegoś autorytetu, nie? No nie. No. Ale on ma podwójne standardy. Ma. Moralne bądź inne. Ma, ma, zdecydowanie tak. Yy, rada na ten miesiąc, kochane panienki, październik 2021. Rada dla panien. Poproszę. Rada. Karty ci radzą w tej sytuacji, żeby nie bronić yy, tego terytorium jakiegoś. Yy, bo tutaj siódemka była w odwrocie, mówi: nie walcz, nie broń się właściwie, nie broń się. Bo Generalnie tutaj, odpuść, odpuść, odpuść. Albo tę znajomość, albo odpuść sobie yy, jakiś inny teren, gdzie właśnie mamy do czynienia z, z tymi podwójnymi standardami, widzę. Yy, masz dużo innych możliwości, tu widać, w, tej, w, tej, w, w tych kielichach. Dużo inspiracji. Yy, więc. Yy, Korzystaj z tych możliwości, bo to jest próba, yy, to znaczy nie w odwrocie, właśnie tutaj już jest powiedziane zrezygnuj yy, z obrony, tak? Jakiegoś stanowiska, którym tak się okopałaś, że to nie ma sensu. Yy, ta siódemka tutaj była, w, znowu mówi o długim czasie, zauważ, że masz pokazane, masz trzy siódemki aż, które mówią o zbyt długim czasie. Termin ważności się skończył. Tego produktu, tej osoby, tej relacji, tej znajomości, więc umawiaj się na randki z kimś nowym, z kimś innym. Szukaj sobie jakichś innych możliwości. Termin ważności się skończył. Może być ci trudno to przyjąć. Trzeba tę gorzką herbatkę wypić w październiku. Nie walczyć. Nie stawiać tutaj żadnego ultimatu. Koniec kropka temat ma być zakończony. Dlaczego? Już ci mówię. Bo tu pokazuje się taka siła demoniczna, z którą, której nie jesteś w stanie zwalczyć. Mimo, że masz tu dużą ilość energii, ta siła demoniczna cię prze przewyższa. Wiesz o co chodzi? To nie jest taka siła demoniczna, którą my rozumiemy poprzez jakieś takie siły negatywne, energie duchowe. Nie, 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 nie. nie. Tu chodzi o coś innego. Ta siła demoniczna to po prostu jest taki topór. Wojenny takiej energii, która yy, jest tak tobie obca, i z obecnością tej energii wiążą się zawsze, ale to zawsze nadciągające kłopoty z tą relacją, jakąś osobistą, zawodową, czy z konkretnym człowiekiem. Po prostu ta osoba yy, ma na drugie imię problem, yy, czy, czy, czy ta sytuacja. I to jest taka rzecz, czy taki człowiek, yy, z którą z, gdzie jest, jest ci nie po drodze, bo to jest inna hierarchia wartości, to jest odwrócona hierarchia po prostu wartości, tak? Ty nie możesz żyć z, yy, niezgodnie ze swoją hierarchią wartości. Ty masz inną, ktoś ma inną i po prostu tu może dochodzić do sytuacji niezręcznych, do spotkań niechcianych, więc nie przymuszaj się, nie zmuszaj się do. Niechcianej konfrontacji, nie zmuszaj się do związków z tymi, z którymi nie chcesz. Yy, po prostu yy. tu mogą przychodzić też takie siły niespójne tu mamy siły ateistyczne, ludzie o, o niższym poziomie, gener generalnie, niż, niż ty. Niż ty. Ty jesteś królobuła, te energie buławiane się odwracają, więc tu jest powiedziane. Odpuść sobie, odpuść. I tu brakuje siły przebicia się przez te yy, energię. Już ci powiem dlaczego, bo to jest energia, która yy, yy, cię osłabia. Ona neguje twoje wartości, ona nie rozumie twoich wartości. A jeszcze dodatkowo możecie narażać na coś brzydkiego, co zostało tu wcześniej pokazane, na jakieś plotki, oszczerstwa, ośmieszanie, jakieś intrygi. Koniec, zerwisty. Nie po drodze ci z tą energią. No, nie po drodze. Taką masz radę. Co zrobisz, nie wiem. Kierunkowska z panną. Październik 2021. Przesłanie i przewodnictwo dwa w jednym dla panny październik 2021 słowo końcowe ważne, które panna usłyszeć powinna październik 2021. Poproszę. Panna powinna usłyszeć, że doświadczenie jest tutaj najważniejsze. Twój samorozwój. Twoja praktyka. Skup się w tym królu buław na swoim samorozwoju, moja droga. Zadbaj o siebie i swoje potrzeby. Słowa klucze: mądrość, oświecenie, moralność. W otoczeniu masz podwójne standardy moralne, nie daj się. Moralność, bądź przezorna, postaw na eksperckość, czyli na specjalizację w czymś, bądź przenikliwa, na nauczanie, erudycję, bo to ważne, wyrafinowanie, indywidualizm, skromność i pokora. Połącz to wszystko. W tym swoim buławianym doświadczeniu. Zawsze cenę, którą tutaj się płaci, yy, jest yy, moja droga samotność, bądź osamotnienie i wycofanie się z wszystkich tych przedsięwzięć, które są yy, pesymistyczne, które są zgorzkniałe, które są zbyt schematyczne, dla ciebie konserwatywne, zrutynizowane, bądź zwyczajnie, tak jak zostało tutaj pokazane, aroganckie. Temu mówimy nie. Więc niech to doświadczenie, kochane, panny Was prowadzą. Postawcie właśnie na swój indywidualizm, skromność i pokorę. Pa!